Hej, 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 Maciek Makuła z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Będzie to materiał, w którym znajdziecie nie tylko przykłady potwornego lamienia, ale też i garść wartościowych informacji. Zacznijmy od pierwszej, bo będą trzy, więc cała masa jak na mnie. Wystartowała Beta Tribes Ascend. Oczywiście dowcip polega na tym, że ta beta wystartowała z pół roku temu, ale dopiero teraz się nią zainteresowałem. I to mam nadzieję, że z korzyścią dla osób, które jeszcze o tym nie wiedziały. Korzyść jest taka, że każdy może wziąć udział w becie. Zaraz wam powiem, jak to zrobić, przy okazji tej każe wyszukiwać się grze. A weźmiemy tryb, który nazywa się zdobywać flagę. Więc co należy zrobić? Pod tym materiałem jest link. Udajecie się na stronę, tam trzeba zabawić się w ekwilibrystykę internetową, czyli założyć konto oraz zrobić coś, co jest obleśne i poniżające, czyli na Facebooku czy Facebooku polubić stronę twórców, no ale człowiek się poniża, by dostać coś za darmo, więc i tym razem jest ku temu okazja. No i to wszystko. Polubić, założyć konto i dostaje się dostęp do bety i można sobie sprawdzić, co to jest. A odpowiadając na to pytanie, czemuż by nie, jest to gra, która Ameryki nie odkrywa, jeśli chodzi o samą konwencję, prawda? Bo mamy, jak widzicie, o, tutaj jest lista zawodników, dwa zespoły, czerwoni i niebiescy. Oni się nie lubią, to nie jest tak, że są dwa zespoły, prawda, lekarzy, które wspólnie pracują nad dobrem czegoś tam, społeczeństwa, powiedzmy. Tutaj są to zespoły, które się ewidentnie nienawidzą. No i musimy tak podziałać, żeby ten drugi zespół dostał po dupie. I jak nie możemy im dokopać w tym trybie? Ano każdy z zespołów ma bazę, ma swój domek i w tym domku ma flagę. Flagę musimy zdobyć. Im więcej tych flag zdobędziemy przy okazji, grając tak, by przeciwnik tego nie dokonał, tym no bardziej zwiększamy swoje szanse na zwycięstwo. Dobra, to jest oczywiste, ja tu się bawię w jakiegoś Mesjasza. Boże, czuję się jak Mojżesz. Nie no, nie czuję się jak Mojżesz, a teraz uświadomiłem, że mogę być jakąś karykaturą potworną. Natomiast fajne jest to, że jest bardzo przyjemna rozgrywka. Co to znaczy? Więc tak, postać jest ruchliwa, zwinna jak... O, jak pchełka, może skakać naprawdę na... naprawdę wysokie odległości. To oczywiście nie jest związane z jakąś tam jej silnymi mięśniami czy czymś, tylko tym, że w tyłku ma taki odrzutowy plecak, a właściwie silniczek. O. Dzięki czemu może wlatywać wysoko. Ciekawe, czy to jest zasługa technologii, czy jakiś tam przemian materii. No nieważne, to było obleśne. A drugim bajerem jest fakt, że ma nogi. To nie jest nowość, człowiek kiedy się sobie wykształcił i służą mu chyba bardzo dobrze. Chociaż obecnie niektórzy woli mieć kółka i fotel. Niemniej tutaj te nogi zaopatrzone są w buty, które posiadają specjalną funkcję. A mianowicie, mogą zacząć się ślizgać. I to tak totalnie bez tarcia, dzięki czemu będąc na tej wysokości mogę na przykład, o, nabrać sobie niezłej prędkości. I to tylko wpływa na piękno rozgrywki, bo nagle się okazuje, że wszystkie te pagórki, krągłości i tak dalej możemy wykorzystać na naszą korzyść, bo jak wiadomo, im szybciej się zwierzę porusza, tym trudniej je trafić przeważnie. Chyba, że mamy wrzutnie rakiet kierowanych na cel, ale to na razie tego nie stwierdziłem w grze. Tak więc to się nazywa w jakiejś tam terminologii gry skiing, czy takie narciarstwo. My to nazwiemy ślizganiem się. No i to się przyczynia do tego, że gra ma taki staroszkolny feeling, czyli wrażenia towarzyszące rozgrywce, bo jeśli jesteście starzy, niestety, czyli dużo osób nie będzie mogło tego potwierdzić, obudzą się w was miłe skojarzenia, z takim Quake'em czy Arena, jak widzicie, o! Tutaj dużą rolę odgrywa zręczność, wszystko jest szybkie. No niech teraz, muszę się skupić na tym, żeby temu gościowi wkopać, no zwłaszcza, że jest ich dwóch, więc banda łysego. Mam nadzieję, że to usprawiedliwia moją porażkę. Dobra, więc skoro zginąłem, to może rzucimy okiem na to, co jeszcze gra oferuje, bo to jest... gra w nią godzinę, prawda? Więc nie będzie tutaj żadnych mądrości. Natomiast mamy różne klasy postaci. Na razie mam odblokowane trzy. One są domyślnie odblokowane, więc to nie jest tak, że się bardzo postarałem. Każdą z tych klas możemy sobie ulepszać. Na przykład tego oto żołnierza. O, jest jakiś upgrade dla niego. Mogę zaopatrzyć, jeśli oczywiście dobędę odpowiednią ilość punktów doświadczenia w różnego rodzaju spluwy, bo mamy broń główną, podstawową, jakiś przedmiot na pasku, specjalny plecak, zbroję, więc dla fanatyków tego typu rozgrywki jest jak się bawić. Wezmę teraz tak, na przykład wezmę słonia, żebyście poznali tę klasę. Zresztą jak to tak nazywam, to jest jakiś tam Juggernaut, czyli gość niezwykle
No zobaczcie, jak to wygląda zresztą. Uwaga, wchodzę do gry. O, pokaż się państwu. Grube, duże i powolne, ale też się potrafi ślizgać, bo to jest taka domyślna cecha. Dobra, żeby była jakaś historia, spróbujemy zapolować na flagę wroga słoniem. Boże, jakie to wolne. Gra w domyśle będzie produkcją free to play, czyli gra się za darmo. No oczywiście haczyk polega na tym, że no, są mikropłatności, ale z tego co widzę, a jak mówię, gram tylko godzinę, na razie nie ma przedmiotów, które dostępne są na przykład tylko dla osób, które płacą, a nie dla tych, które chcą na wszystko sobie zasłużyć swoimi tutaj swoim skillem, czyli umiejętnościami. Dobra, podczas gdy ja będę tutaj nieudolnie prawdopodobnie zdobywał flagę, chociaż właściwie teraz osłaniał mojego kolegę z drużyny, opowiem wam o prawdziwych newsach, jakie są wartościowe. Więc pierwszy news. O, dostępna jest beta, a właściwie demo wersja gry Mass Effect 3. Więc wow, ja to sprawdzę jutro na kanale, jeśli nie wiecie, o co chodzi, albo nie chcecie ściągać, boicie się, prawda, że was pomylą was z jakimiś piratami i no, ściąganie to ściąganie i będziecie mieć przechlapane. Więc ja się odważę to zrobić, pobiorę i powiem wam, co tam się dzieje. Ja właściwie pokażę, nie ma co tutaj bawić się w jakieś podcasty i opowiadanki, skoro mogę wszystko przedstawić czarno na białym. A drugi news jest związany z tym, że dzisiaj wychodzi gra Dear Esther. Ja się nią fapowałem, nawet zrobiłem materiał, możecie go sobie sprawdzić. Bo wszystko wskazywało na to, że to będzie fajna przygodówka, nastawiona na narrację, nie będzie tam żadnego strzelania, chociaż budzi skojarzenia z... czy strzelania, walki w ogóle, budzi skojarzenia z Amnezją. To też jest samotny bohater, jakiś taki troszeczkę niepokojący... niepokojące miejsce akcji. No mamy ją na oku, jak tylko ją zdobędę, coś z niej zrobię. Oficjalnie można ją dostać już dzisiaj w każdym razie. No i to jest to. Do tej gry, czyli Tribes Ascent, sobie na pewno jeszcze wrócę, jak ją troszeczkę bardziej obczaję. Z tym słoniem będzie ciężko, z tego co widzę. W sensie ciężko coś zrobić, no ale ostatnia akcja. Idziemy po flagę. Tak? Czy nie? Flagi już nie ma. Nie, lepiej uciekamy. Dobra, ja dla bezpieczeństwa skończę, bo zacznie się Lament Fest. W każdym razie wiecie, co możecie zrobić. Ta gra jest moim zdaniem warta uwagi. Jest to tryb taki jak Deathmatch, można się poczuć zupełnie jak w Quake'u 3. Jest póki co darmo. Trzeba się tylko pośmieszać na Facebooku, linki wszystkie macie. No i gorąco zachęcam was do sprawdzenia dem, o których wspomniałem. W pełnej wersji również. Bla, bla, bla. Cześć.